Cześć! Przedstawiam Wam zestaw doświadczalny, który posłużyć ma do zademonstrowania wpływu obecności gazów cieplarnianych na podwyższanie temperatury atmosfery. W skład zestawu wchodzą źródło promieniowania, czyli żarówka tradycyjna, minimum 100 W, w tym wypadku 200, oczywiście lepsza. Oprócz tego dwa termometry, które rejestrują temperaturę w trakcie eksperymentu. Źródło gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, którym są zapałki tradycyjne, w tym wypadku kominkowe. Dwa naczynia, w jednym z nich będzie umieszczony gaz cieplarniany powstały ze spalania, plus elementy pomocnicze, taśma klejmująca służąca do umiejscowienia termometrów wewnątrz słoików oraz folia aluminiowa do stabilizacji w trakcie wprowadzania zapałek do jednego ze słoików. No i same słoiki, które służą do przechowania w jednym gazów cieplarnianych, w drugim powietrza, którym to powietrze jest powietrze czyste, bez gazów cieplarnianych. Zaczynamy nasze doświadczenie od przygotowania termometrów w taki sposób, aby sondy rejestrujące temperaturę znajdowały się względnie jednakowo w obydwu naczyniach, na jednakowej wysokości. W tym celu musimy uformować kabel za pomocą drucika, który jest kablem załączonym w zestawie, oraz taśmy klejącej, która jest również załączona w zestawie. Zobaczcie, sondy temperatury powinny być umiejscowione w słoikach względnie symetrycznie i powinny znajdować się na jednej wysokości. Tak więc kąt nachylenia sond względem reszty termometru powinien być względnie zbliżony. Nie powinno znajdować się wysoko w słoiku ze względu na to, że dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza. Termometry umiejscowione są w sposób jak najbardziej jednakowy bądź zbliżony do jednakowego w obydwu słoikach. Ważne jest, żeby były umiejscowione względnie po środku, chodzi mi o same sondy. Sondy rejestrujące temperaturę powinny być umiejscowione względnie centralnie wewnątrz słoików i na niezbyt wysokiej wysokości, gdyż gaz cieplarniany, jakim jest dwutlenek węgla, opadnie na dno po spaleniu zapałek. Dobrze. Zakręcamy jeden ze słoików. Szczelnie. Będzie to słoik, który jest naczyniem referencyjnym. Drugi zakręcimy za chwilę po wrzuceniu zapałek do jednego ze słoików za pomocą uformowanej dla celu bezpiecznego wprowadzenia zapalonych zapałek prowadnicy. Mamy gotową prowadnicę z folii aluminiowej, która wchodzi w skład zestawu. Posłużą nam do wprowadzenia z rozpalonych zapałek do jednego ze słoików w taki sposób, aby nie uszkodzić termometru. Umieszczamy ją na przykład w taki sposób, jak na zaprezentowanym kadrze. Bierzemy zapałki i dokonujemy czynności związanej z ich zapaleniem, co jest o tyle istotne, że należy mieć w ręce przygotowane kilka zapałek, na przykład 4. Ten fragment doświadczenia należy wykonać względnie sprawnie i szybko, w tym znaczeniu, że zakręcenie słoika musi odbyć się w taki sposób, aby wcześniej nie doszło do jakiegoś wymieszania nadmiernego gazu wewnątrz słoika.
Więc po prostu trzeba to wykonać względnie, szybko, sprawnie oraz przede wszystkim szczelnie zakręcić. Szczelnie zakręcić. Dobrze. Zapalamy. Chwilę czekamy, aż zapałki się rozpalą. Wprowadzamy je. Chwileczkę na rozpalenie. Zabieramy. Zakręcamy. W tej chwili emitują się spaliny, czyli dwutlenek węgla wraz z wyciągnięciem tlenu z naczynia pojawia się dwutlenek węgla i mamy w tej chwili uwięzione w słoiku nasze gazy cieplarniane. W tym słoiku, w którym oczywiście znajdują się nasze zapałki. W drugim słoiku mamy skład powietrza taki sam jak w atmosferze i jest to naczynie referencyjne, które posłuży nam w dalszej części eksperymentu do sprawdzenia, co się wydarzyło w momencie naświetlania obydwu słoików. Mamy w jednym ze słoików gazy cieplarniane powstałe ze spalania zapałek, w drugim skład atmosfery taki jak w powietrzu, którym oddychamy. Temperatury w obydwu słoikach są różne, dlatego że w jednym podniosła się ona nam poprzez spalenie zapałek. W tym słoiku mamy 33 stopnie, w tym około 27. Aby ustabilizować temperaturę, musimy przenieść słoiki w spokojne miejsce, w którym temperatura się ujednorodni. Możemy poczekać z tymi naczyniami do następnej lekcji albo do następnego spotkania, ale na pewno przynajmniej godzinę muszą się nam one ochładzać i ujednolicać, jeśli chodzi o wartości temperatur w środku. Zabieramy słoiki i ustawiamy w spokojnym miejscu z jednolitą temperaturą. W dniu dzisiejszym mamy pochmurną pogodę. Dlatego używamy sztucznego źródła światła, które dostarczy energii dla obydwu naczyń. Mamy naszą oprawkę oraz żarówkę. Zaczynamy od wkręcenia żarówki. Sprawdźmy, czy lampa działa. Działa. A następnie, wykorzystując zabezpieczenie na klosz, umiejscowiamy, stabilizujemy lampę w taki sposób, aby jej kierunek był nieco skierowany w dół. Powiedzmy, tak jak w tej chwili. Kabel dla porządku, aby nam nie zmieniał położenia lampy później, możemy ustabilizować taśmą. Nasz zestaw jest gotowy na przyniesienie naczyń. Oto nasze naczynia po pewnym czasie, minimum godzina wyrównywania temperatur. Temperatura na obydwu z nich jest taka sama. W jednym słoiku znajdują się gazy cieplarniane, dwutlenek węgla, powstały po spaleniu zapałek. W drugim słoiku mamy czyste powietrze. Pozostaje teraz symetryczne ustawienie sond temperatury względem źródła światła, które dostarcza nam energii, i test symetrycznego ustawienia. Możemy to zobaczyć z góry, operując snopem światła tak, żeby zapewnić jak najlepszą symetrię. Zaczynamy nasze naświetlanie i obserwujemy, co będzie się działo w obydwu naczyniach i na obydwu termometrach. Kończymy nasz eksperyment w
przy pochmurnych warunkach. W jednym ze słoików, tam gdzie są gazy cieplarniane, dwutlenek węgla, który powstał po spaleniu zapałek. W drugim słoiku brak dwutlenku węgla, czyste powietrze. Różnice we wskazaniach termometrów widzicie na ekranie. Wynosi ona rzędu 1-2 stopnie. Dokładnie tyle, ile ocieplił się klimat naszej planety przez ostatnich 150 lat, czyli od początku epoki przemysłowej. Ta różnica związana jest z obecnością gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, tak jak w jednym ze słoików. To już koniec naszego doświadczenia. Wyższa temperatura na naszej planecie wynika z obecności gazów cieplarnianych, które wprowadziliśmy do atmosfery. 1-2 stopnie wydawałoby się niewiele, a jednak powoduje to zmiany klimatu, których doświadczamy. Pamiętaj, klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia.